Co, fajnie będzie? Ja będę siedział. To co, przechodzimy do trzech rzeczy z życia Marty Bieckiej. Dobra. Święty to jest człowiek, który w swoim życiu spotkał Jezusa Chrystusa i chce go naśladować. Chce kształtować swoje życie na wzór Jezusa Chrystusa. O to by chodziło. Pierwsza rzecz. Gorliwość. I przedsiębiorczość. Marta już od dziecka wykazywała bardzo duże inicjatywy. Jako młoda dziewczyna założyła na przykład Rycerki Chrystusa, opiekowała się swoim rodzeństwem, wstawiła się za swoim bratem u rektora seminarium. No, robiła różne takie rzeczy. A kiedy została siostrą miłosierdzia, to rzeczywiście bardzo dużo pracowała. Dawała z siebie maksa. Na przykład nauczyła się być tak dobrą pielęgniarką, że w zasadzie zastępowała lekarza, kiedy trzeba było. Tak. Nawet jak coś zrobiła i tam ludzie się bali, nie? Że to jakaś siostra to zrobiła, a nie lekarz, to kiedy przychodzili do lekarza, żeby im sprawdził pracę, którą dokonała Marta Wiecka, to lekarz mówił, jak to zrobiła siostra Marta, to na pewno jest wszystko okej. A to były takie prace na przykład, że składała komuś nogi. Znaczy złamaną nogę. Tak. Do tej pracy dokładała bardzo dużo na takiej duchowej troski o tych ludzi. Tak. Mówiło się o tym, że na jej oddziale, tam gdzie pracowała, nikt nie umierał bez pojednania z Bogiem. A przychodzili tam nie tylko chrześcijanie, ale także Żydzi, a także grekokatolicy? Tak? Też prawosławni. Prawosławni, tak. Dwójka. Błogosławiona Marta Wiecka nie wpadła w aktywizm, czyli takie tylko czynienie. Ale to jej działanie jej wypływało tak naprawdę z modlitwy. Na pierwszym miejscu był Bóg, a później ludzie. No. To jest takie fajne, bo na przykład pisała do swojej mamy, żeby się zmodliła za nią, żeby była dobrą siostrą. Albo sama też pisała o tym, że prosiła Ducha Świętego, żeby pomógł jej zdobywać potrzebne jej cechy. No i to pokazuje, że ona nie chciała tak naprężyć muskuły i będę super siostrą, tylko miała świadomość, że to jest też jakiś dar od Pana Boga. Czyli z jednej strony modlitwa, z drugiej praca nad sobą i codzienne działanie. Od Marty Wieckiej możemy się nauczyć też tego, jak nie dać się zwyciężyć przez trudności. Podczas swojej pracy, gdy była w szpitalu, została niesłusznie oskarżona. Mimo to nie załamała się, ale kontynuowała swoją pracę. Tak trochę jak święty Wincenty, kiedy został oskarżony o kradzież, powiedział tym, którzy przyszli do niego, żeby jakoś się usprawiedliwił, powiedział im, że Bóg zna prawdę i to mu wystarczyło. Nie szukał jakiegoś usprawiedliwienia przed ludźmi. W sumie tak pokazuje, że nawet jeżeli ktoś robi mnóstwo dobrych rzeczy, które docenia wielu ludzi, no i mimo wszystko można spotkać się z jakimś hejtem, byśmy powiedzieli, tak, czy tak, atakiem tak, nawet, tak. Nie? Tak. Ale doszła do wniosku, że większą miłością będzie zostanie... Nie mówię polskiego. No nie wiem. Doszła do wniosku, że większą miłością będzie zostać tam, gdzie jest, służyć ubogim i ofiarować każde cierpienie Jezusowi. Dochodzimy do trzeciego faktu. Mianowicie była męczennicą. Pracując w szpitalu, trzeba było dokonać dezynfekcji sali, w której znajdował się człowiek, który był zarażony tyfusem. Do tego zadania został wyznaczony człowiek, który był ojcem rodziny. Marta zaproponowała, że ona pójdzie zamiast tego człowieka i tak się stało. Niestety zaraziła się tyfusem i po jakimś czasie umarła. Dlatego mówiłeś, że jest podobna do Maksymiliana, który też oddał swoje życie, nie? No ciężko spotkać w życiu taką sytuację, że oddajesz życie za kogoś. No nie wiedziała, że umrze, ale była taka szansa, no i tak się stało. Czego nas może Marta nauczyć w tym wypadku? Całe jej życie było oddane komuś, nie? A nie tylko żyła dla samej siebie, nie była egoistką i też troszczyła się o dobro innych, nie? Nie tylko o tej samej osoby, tego ojca rodziny, ale o całą rodzinę tej osoby. O dzieci, o żonę. Ale może możemy to przenieść na takie małe gesty, nie? Że na przykład mam komuś pomóc pakować walizkę. No i nie chce mi się. Ale pójdę to zrobić. Co? Dobra. Nie? Chcesz być dobrym człowiekiem? Chyba za mało.
No tak, święty Benedykt o tym fajnie mówi. Co mówi? Że... No, czego szukasz, nie? W tym powołaniu. Jak szukasz realizacji swoich jakichś pragnień, swoich planów, to będziesz nieposłuszny. No bo wszystko to, co będzie stało na drodze twoich jakichś tam planów, tego, co chcesz zrobić, no to ty się będziesz sprzeciwiał temu. Jak będziesz szukał łasków i jakiegoś uznania, no to prawdopodobnie nie będziesz pokorny. Bo wszystko to, co będzie się tobie sprzeciwiało, twoim pomysłom, będzie jakoś nie uznawało za słuszne tego, co ty uważasz, no to będziesz się sprzeciwiał temu, nie? Nie będziesz pokorny. Więc czego szukasz? Czego pragniesz? Tak. Czego? W tym momencie przerwy. Dzięki za dziś. Zapraszamy na kolejny odcinek. Który się pojawi. I to już jest dużo. Do zobaczenia.